Samsung Galaxy S9. Ostatnim razem, jak się spotkaliśmy, to ktoś nam przeszkodził w nagrywaniu unboxingu i to był Galaxy S6 Edge. Bo ktoś Wtedy dzwonił. pizza była. I, tak, i ktoś domofonem wtedy chamsko dzwonił. Tak. Ale nie było to ustawione. Bo teraz nie. nikt nie będzie dzwonić, mamy ciszę, spokój oprócz samolotu, który przeleciał minutę temu. Tak, także skupmy się na telefonie, dlaczego zmieniasz z S8 na S9? Teraz muszę bajkę, tak powiedzieć. Tak, nie powiem, nie. tak jak ostatnio, dla pieniędzy. No. Dla pieniędzy, tak, dla pieniędzy. No po prostu miałem taką okazję, żeby zmienić. Uważam, że niczym tam jakimś mega czymś się nie różni, tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem kamery. Ale uważam, że warto, bo jest ta możliwość odkupna telefonu starego za nowy, jak to nie wiem nazwać. Tak, tam wyliczają ci cenę i dają tak. jeszcze 400. I 400 zł właśnie dają, nieważne jaki to jest model i w jakim stanie. Więc skorzystałem, uważam, że zobaczymy, czy będę zadowolony. Dobrze, koniec tego kłamstwa. Hi, z YouTube'a się zgadza, a po iPhone 10 kupiłem Samsunga S9, bo mnie stać. Trzy! Trzy telefony! Dobrze, Galaxy S9, wyświetlacz taki sam jak w S8, czyli 5,8 cala Super AMOLED, 18,5:9, rozdzielczość ekranu 2960x1440 pikseli, co daje nam 568 pikseli na 1 cal. Procesor 8 rdzeni, nie wiem, który tu jest, czy tu jest Exynos czy Qualcomm, ale mniejsza z tym, bo w S8 też był 8-rdzeniowy tak, procesor. Tak, tylko troszeczkę słabszy tam. Mocniejszy układ graficzny, 4 GB RAM-u, tak samo jak i było w S8. A nie 6? 6 masz w plusie. A, to przepraszam. Niestety zabrakło ci 400 zł, żeby kupić plusa, gdzie miał być 6 GB RAM-u. Tak, i klapkiem rozmawiać przez telefon. I podwójny aparat. Podwójny aparat w klapku, przepraszam. W pamięć budowana 64 GB, ale możesz rozszerzyć o maksymalnie 400 GB na karcie microSD. Jeśli chodzi. Tak. Czekaj, na S6 Edge miałeś 128 tak, GB. Ale miałem grane, a mogłem rozszerzyć do 250. O, to tu możesz rozszerzyć do 464 GB. Tak jest. Wow. Full HD. Już. To jest quad. Mogę wiesz, te gogle sobie kupić. Tak, następnym unboxingiem będą gogle Samsunga do VR-u. Czemu nie? O ile ktoś tam kupi. Aparat Super Speed Dual Pixel 12 megapikseli i mamy zmienną przysłonę. Pierwsza to f1,5, a druga to f2,4. Wow, oczywiście stabilizacja optyczna obrazu, nagrywanie wideo 4K i mamy super slow motion 960 klatek na sekundę. Kamerka na przodzie 8 megapikseli, przysłona F1.7, autofocus i emoji AR, czyli animowane awatary, coś co było na iPhone'ie. Głośniki stereo, oczywiście Bluetooth 5.0, Wi-Fi, LTE, NFC, GPS, czytnik linii papilarnych, skaner tęczówki oka i system rozpoznawania twarzy i to było również w S8, także tu się nic nie zmieniło. W porównaniu do... O, czekaj, w porównaniu do iPhone'a tutaj jest łącze słuchawkowe. Wow. Akumulator 3... Zabolało. Dual SIM, tak, hybrydowy, dwa razy nano SIM lub nano SIM plus micro SD. Tutaj z tego co widzieliśmy z boku jest dual SIM, także nie ma problemu. Akumulator 3000 mAh, szybkie ładowanie, quick charge i ładowanie bezprzewodowe. Pyło i wodoszczelna obudowa IP68. Wow. Palcu na pewno nie jest odporny, więc będzie się brudzić jak cholera. O, szczególnie warto dodać, że są dostępne trzy kolory, czarny jak tu na filmie, sorry, Midnight Blue. Czekaj, jest Midnight Blue czarny i fioletowy. Jest czarny, niebieski i fioletowy. Midnight Blue to jest fioletowy. Midnight Blue jest niebieski. To jest błękitny, można by tak powiedzieć. Taki, nie wiem, lazurowy. Aha, czyli twój jest lazurowy, nie jest czarny. Nie, mój jest czarny, to jest czarny. Aha, Midnight Blue jest czarny. Aha, dobra. No tak był wybrany, że aha. jest czarny, więc... Aha. No nie otwieram, no... Niech się... Matko, Midnight Black! ktoś pił przed odcinkiem, pił. Poszerzę 18 roku życia, proszę oglądać ten film. Dwie minuty gadania o tym, że jest Midnight Blue. Okej. Okay. Czekaj, obudowa w iPhone 6S Plus jest kolorze Midnight Blue. Zakochałeś się swoimi, tak gadasz o swoich. Dobrze, także pozwolisz to otworzę. Tak, tylko, że wiesz, go nie przednim, bo tak go tak trzymasz ten tasak, że zaraz wiesz. Piłę mechaniczną mogłem ci dać na samym
Okej, okay, tak wygląda pudełko. Oczywiście mamy napisane S9, ale jeśli zrobimy tak, to wyjdzie nam Samsung Galaxy 6S, nowy model, tak, który... Z ciebie magik, naprawdę. No nie, publiczność da... szaleje na YouTubie. Laski ściągają majtki przez głowę. Na pewno. Oczywiście tu mamy informacje o pojemności telefonu, a z tyłu mamy wszystkie informacje, o których wspomnieliśmy wcześniej. A tak, i mamy słuchawki od AKG. I również głośniki stereo też są od AKG. Teraz muszę być bardzo ostrożny. Tak, bardzo ostrożny. Pęka duma. Few inches later. Po chwili na odprężenie pora otworzyć pudełko. O. Aha, dobra. Bokiem się powinno otwierać. A nie, o, tak. Wow. Nie, bo on trzeba przeciąć. Oczywiście informacja, że tylko europejskie karty SIM. Mam problem, wiesz? Bo boję się wsadzić za głęboko. Umorz ty. Kurde, robisz to po prostu chirurg w siebie plastycznie. Na wizji to pokazane, jak pan dychy bawino. Tak naprawdę to jest unboxing. Piękny różowy, okej. Okay. Wow! Wow. Tamto? Wiesz co, na samym początku mam... instrukcję. Nie, mamy bardzo ważne rzeczy. Mamy, tak, instrukcję obsługi. I mamy kluczyk do otwierania tacki na kartę nano SIM. Wow! Wow! Nie spodziewałem się, że tam będzie telefon naprawdę. Okej, okay, tego się na pewno nie spodziewałeś. Mamy pierwszy adapter, jest to typ C na micro USB. Wow. Wracamy do tego momentu, tego się nie spodziewałeś, że tu mamy adapter typ C na USB, micro USB, wow. Wow. No nie, a tutaj mamy adapter typ C na pełne USB. To chyba tego drugiego nie ma. No, no to wygląda. A tu mamy ładowarkę. Nie miałem. Przypominam, tylko jeden jest na... Dobrze, a tu mamy ładowarkę Adaptive Fast Charge, okej. Okay. Też nie miałem, tamtym. Ojej. Wow, jakie ładne słuchawki masz. Mamy czarny kabel USB typ C na USB. Mamy bardzo ładne... Wow, naprawdę fajne, zobacz. Już moment, już patrzę. Ale miałeś słuchawki w oplocie AKG? Jakim? W oplocie? Dobra. A na sam koniec mamy adaptery, gdybyśmy mieli za małe... I taka ładowarka też. Dobrze, to co tu jest nowego w takim wypadku? No nie wiem co tu jest nowego, ale też tutaj, proszę bardzo, jest tu, tutaj stary S8, nie wiem, stary, tak troszeczkę tego, proszę, unboxowujemy, nie był u mnie unboxowany, ha. Ktoś mi nie powiedział. Ha, proszę bardzo, jak nie powiedział, nie miałeś czasu, tu są foliki, proszę bardzo, tu mamy też coś takiego i to małe też mam, tylko to mam na powerbanku. Mam też takie super takie TT i jakieś inne pierdoły i tak dalej, więc wow, coś nowego. Nie wiem czy zauważyłeś, tu jest S8, a tam jest S9. Tak inne troszeczkę bym powiedział, że... No i z tego nie zrobisz 8L, nie, chociaż nadal zrobisz 8S. Dobrze, sam tu... Takie śmieszki z nas dzisiaj, normalnie. Siekierę można powiedzieć. Lepiej nie, bo znowu się przerwie nagrywanie filmu. No, ja mogę go odpalić? Czy... No oczywiście, patrz. Właściciel... No gdzie tak po tym, bo... Jezus Maryja, jaki... On niewdzięcznie tego, nie? To jakieś numery są tajne. Ale zajebisty ma aparat. Pokazywał wam aparat? Zobaczcie, jaki zajebisty. Czego? Aparat jak aparat, ale jest na pewno zajebisty. Nie, najbardziej jara ta podwójna przysłona. Tutaj jest taki ten. A myślisz, że tutaj jest też? O, tutaj takie są zaokrąglenia. Nie no, tak porównanie, ja wiem, że przepraszam, że tak się wcinam i tak dalej. Tu się tak czekaj. Strasznie błyszczy, ja wiem. Ale patrz, tu są takie na rogach, takie fajne, takie, znaczy fajne. Znaczy nie, to nie jest na rogach, to jest to samo, to jest tylko po prostu plast ten przyklejony. Nie, połóż telefon, żeby złapało ostry. Wszystko jest to samo, to jest, oszukali mnie.
Po dwa razy kupiłeś ten sam telefon. To jest ten, tylko to jest folika i tyle. Ja myślałem, że tutaj jest takim innym trochę kolorem, bo patrz, zobacz, to się tak błyszczy troszeczkę, tu jest tak bardziej ciemno, a tutaj jest tak bardziej tego. Nie, czekaj, jest różnica, zobacz, tu masz średnich linii papilarnych, a znaczy, tu był tak, tu. No tak, 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 taki po drugich stronach, to jest tu, to jest tu. Flash, tak. No to pierdoły, dobra, już zajmujemy się tym swoim nowym telefonem, pięknym. Jezu, jaki zajebisty tego. Jest cięższy, naprawdę, musicie uwierzyć, jest cięższy, inaczej się go trzyma. Jest chyba troszeczkę większy? Nie wiem. Nie pamiętasz, wiem, że coś tam chyba jest, no zobaczymy. Tak. Wiesz co, tu są podane wymiary na tym pudełku, ale nie jestem się odwracał. Jest wyższy na pewno, jest szerszy, ale jest chyba cięższy. Albo... No jakoś tak, nie jakoś tam. Nieważne, dobra, Maj. Mam go włączyć. Tak, oczywiście, ja na cały czas na to czekam, aż go włączysz. To wyciniesz tam te moje pierdolenie. Nie. To jest problem, kiedy się za dużo mówi. Nie wiem co wyciąć. Wow. S9, a nie S8. Wow, będzie Samsung. Spoileruję. A później będzie. Witamy. Opa, a to nie. Dobra, myślałem, to damy bez. Czekaj, ale zobacz, możesz skonfigurować rozpoznawanie twarzy. Wow, wszystko. Wszystko naraz. Inteligentne skanowanie to co to znaczy inteligentne? Że ci zeskanuje twarz, chyba. A konfiguracja rozpoznawania twarzy to co? To czekaj, może inteligentne skanowanie to jest wszystko naraz, że masz i twarz, i rękę, i tęczówkę. A, i rękę nawet, kurwa. Dawaj. To co? Dalej. No to skanuje. Tak, zobaczymy. No bo jak sobie tak zablokujemy telefon, że nie będę mógł później go włączyć. To dobra, tam chciałeś, odkupujesz mi. Pan zarejestruj twarz i tęczówki. 6969, mówię ci. Że na laskę się domyśli. Faktycznie, bo... wow, powiadomienia na ekranie blokady. To w sumie nas nie interesuje, no dobra, co to tam na razie już tego... Dobra. Teraz musisz zarejestrować swoją twarz. Dobra, to ja muszę to zrobić tak... Nie, możesz iść w kamerze. Ja robiłem w kamerze. Tak, chyba, tak. Że nie chcesz pokazywać swojej twarzy. A jak to mam zrobić? Tak się... A tak nie muszę... A, patrzcie, jaki gruby jest. O, jest. Fajt. Ponów! No ale co, że... Ty... No. Widzisz? Grubasa złapało. O, Jezu. Czekaj, a teraz szybkie odblokowanie tęczówka. O matku. Okulary trzeba ściągnąć, jak ktoś używa przycisk słoneczny, to co wtedy? Nie ma. Dobra. Kurp. Łapie to, czy nie łapie? Łapie, dobra. Nie, musisz te dziurki trafić. Ja wiem. Wow. Widzisz? Grało się w te triki. No to na pewno. Wow. Już, przepraszam. Ej, dobra, zobaczymy jak działa blokowywanie tej twarzy. O, czekaj, muszę... Sorry. Ktoś wow. Ty zrobił zdjęcie... Nie, on tak, on ma taki dźwięk po prostu. Okay. No, witaj w świecie iPhone'ów. Dobra, i co, mam teraz zablokować? Tak, i robimy test po prostu blokowywania twarzy. Dobra, raz, dwa, trzy. No dobra, wiesz jaka jest tu różnica? Że tobie od razu odblokowuje, a u mnie jak odblokuje, to pozna mi twarz, a muszę jeszcze zrobić tak. I marnuje aby cenne sekundy życia. I ty za ile zapłaciłeś za to cudo? Żeby jeszcze machać łapą? Także Galaxy S9, kolorze Midnight Black, wow. Nie, powiem ci, że inaczej się go trzyma niż tamten telefon. Wiem, że tu jest ta osłonka i tak dalej, znaczy, którą zaraz zdejmiemy. Wow. Brudzi się tak samo, już widać, wiadomo, że to będzie się brudzić, bo to jest ten sam chyba wyświetlacz i tak dalej. Chociaż mamy nawet tu nie zdjęliśmy tej... no folii nie zdjęliśmy. Była tu folia na tak, jest tu folia, patrz. Widzisz, jak to jest. O matko. Orko. Tylko nie opuść tego. O! Dobrze, tak więc to był unboxing Samsunga Galaxy S9. Dziękuję Paweł za to, że udostępniłeś mi czas, lokum, a także swoją nową
zabawkę. Mogę iść do domu już. Ale żarcik. Posikaliśmy się wszyscy z tego. A ten aparatu nie tego nie włączamy jeszcze? Tak moglibyśmy tak łączyć, tak to pokazać, co on potrafi, że o, coś tam się wciągnie, coś tam zaciągnie. Co? Jak mi... Nie wiem, włącz coś się włącz, nie wiem. Jakieś kropki, jakieś co... Bixby Vision. Nie wiem, tutaj możemy zrobić... Nie wiem, czegoś zdjęcie, czegoś ładnego. Ty, patrz, co zrobimy. Poszło, będziemy w internetach. No tam, wiesz. No. Działa, proszę, jest. Dziękujemy za uwagę, miłego dnia. Tak, możecie zostawić kciuka w górę.